Dobra, to dzisiaj robimy ocenę serwerów Roleplay Roblox. Mam tak. Mam Bytów RP, Purple City RP i Black Roleplay V2. A jeżeli widzowie wyznacie jakieś serwery roleplay, które mam jeszcze ocenić, to wejdźcie na Discord lub jesteś surfero. Na dole macie link w opisie. Klikacie tu na mnie, na szefa i piszecie do mnie wiadomość. Uuu, jakaś tupeczka. Dobra, zarywam do niej. Hej, maleńka. Panu nie zimno? Możesz mnie ocieplić. Czemu ty podrywasz jakąś... Ej, się to nie podoba, jej się to nie podoba. No, do widzenia. No ej, no czekaj, proszę pani, no. Nie udał się podryw na łysego skazy. O kurde. O, to ty tam stoisz? Mam też Śnieżkę. To ty jesteś ta czarna? Nie, jestem biała. Co on ma, sorry? To jest ten, to jest Krux z Brawl Stars. Siema, gramy w Brawl Stars? Tak, napisał, że tak. Dodaj mnie do znajomych. Jak się nazywasz, się gościu pyta. Jak się zwiesz? Skaza. Jesteś na serwie? Ja? Daje mnie, napisał, że dodaję. Ja ci jestem na serwie? No. No już dołączam. Dołączam, ale jestem ulany, jak skaza. Jestem łysy, jak skaza. I głupi. Gdzie jesteś, maleńka? Przecież... Nie macie tu. No nie macie, jestem z Krukiem. Wejdź na ten serwer, pierdziel. Ale ja jestem na tym serwerze, tu nie obok ciebie stoję. Ty jesteś Kruk? Ja jestem Kruk. To ty jesteś? Ja cię kręcę. Ale mnie wrobiłaś. Ja myślałem, że serio piszę z jakimś gościem. No nie, dobra, to wsiadaj. Czekaj, zmieniam skina, bo wyglądam jak debil. No właśnie, powinnaś, wiesz co, wyglądać hot. Hot babką powinnaś być. Właśnie próbuję być. No to coś ci nie wychodzi. A jestem hot? Bardzo. O tak. O Jezus, jak ty wyglądasz? Zajebiście wygląda. Nie, no dobra, teraz jeszcze gorzej wyglądam, ja pierd... A dobra, nie przeklinam, nie problem. Przecież to jest gra dla dzieci, tu się nie przeklina. Nie no, wiesz co, wyglądasz okropnie, to może lepiej załóż tę maskę. No stań się hot. Zaprezentuj mi jak. Tak ja. Tak ty. No nie widzisz ten uśmiech gigaczada? Ej, no jakbyś zdjęła maskę, to byś wyglądała hot. I jeszcze czapkę jakbyś zdjęła. To by było okej. No, z tym ryjem dziwnym. No dobra, to zmień ryj. Nie zmień. Jak wyłączyć ten migacz? Bo mnie wkurza. Migacz mam włączony, jak go wyłączyć? Po co ty masz go wyłączać? No bo miga mi i mnie wkurza. Nic z tym migaczem. Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. Wait. Ty. Ja chcę zostać zatrzymana. Kuźwa! Co ty masz zajeździć po wodzie. A ja się zagapiłem. Men, kurde, men. Myślałem, że się utopimy. Men. Jaki men? Men. Nie. Ale ładny ma samochód. Ej, on jest mafiozo, to jest mafiozo jakiś. Patrz jak on chodzi. Ty, kolejny przyjechał jego mafiozo, to jest cały gang. O kuźwa, jaki idzie. Dowalony chłop! Czemu oni tak chodzą do walenie? Mam łańcuch! Kolejny mafiozo! Ej, to jest jakiś gang cały! Nie odpisuję im, bo ja się boję cokolwiek powiedzieć. Kurde, ma kałacha tamten z tyłu. Ej, poddają kogoś chyba. Dobra, wsiadamy, no i szybko, szybko, jak odjeżdżają. Nie kapną się. Wsiadłem! Wsiadaj, Rita! Nie zostawiaj mnie, proszę! Nie, Rita! To ja wysiadam od nich. Cześć! Ej! Poddaję się, gościu! Zastrzelił typa! Kasa wyleciała! Ja chcę tę kasę. Halo, wszystko w porządku? A, jest uśmiechnięty, to chyba żyje. O, pościg tu jest. Wypad im napisał! Wejdzie pan do pojazdu. Ej, o, ten jest dowalony. Chcesz AK? Chcę. Chłop przy policji mi kałacha daje. Opa, ma kałacha! Panie policjancie, ja bym chciał zgłosić nielegalną sprzedaż kałacha przez tego gościa. Ej, ale że się sprzedaje, nie no, kolego. U mnie kapusz, inaczej szyi siotka. Bez skrupułów sprzeda najlepszego ziomka. No ale kolego. Przecież ty jesteś policjantem! Panowie policjanci, ja bym chciał zgłosić, że oni sprzedają broń w mieście, rozprowadzają. Ale proszę pana, to jest legalna broń stworzona dla bezpieczeństwa. Na przykład patrz, pan, jaki fajny kolcik na strzała każdego rozwalisz. A weź strzel w policjanta. Nie masz psychy. O kurde! Co jest? O kurde, ale będzie wyrówka. O, rozstrzelali go. Ała! O, podaj mi rączkę. Ode mnie strzelił. Podaj mi rączkę, ale boli. Ale o, policja wygrała! Policja wygrała! Ała. O kurde! Jeden policjant trzech rozstrzelał, co jest?
A no czemu on nas poddaje, jak my nic nie robiliśmy? Jakie ręce? Ej, już ręce. Dobrze, dobrze, jak podnieś tu ręce? Jak? Ej, no przewrócił mnie i skuł! No nie zdążyłem się poddać. Rządowy, leci na rządowy. Dobra, ja zapraszam. O! Co jest? Jakiś gang go odstrzelał. Tutaj jest poważny roleplay, tutaj reanimują policjanta zmarłego, znaczy postrzelonego jednego. Co z tego, że zabójca i cały ten gość, który wszystkich rozstrzelał, stoi obok nich. Oni go nie zatrzymują, tylko leczą swoich. Dobra, ja stąd spadam, bo tu już jest za duża. Nie na moją głowę. A tu leczy ten, za dalej ten gościu, co był rozstrzelany. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o Gaminecie, to naprawdę dużo tracicie, uwierzcie mi. Jest to napój, który pomoże wam znacząco poprawić swoje wyniki gra. Na stronie możecie znaleźć bardzo różne smaki. Przypominam także jeszcze o kodzie Surfero, który daje wam 10% zniżki. Link do strony znajdziecie w opisie. Ty, włamywaczy! Włamują się do... Ej! Co wy robicie? Co wy robicie? Czemu wy się włamujecie? My się nie pomujemy. Ja sypkę wymieniam. Chciałem umyć, ale coś pękło, okej? Okay? No to po co jakieś... Wczoraj ci porwali. Moją? Odbić ją? No możemy ją odbić, ale kto ją porwał? No, ale tych, co mi kobietę porwali, to mogę rozstrzelać. No to tak, no i nawet ci pomogę, mafię wezwać. To musisz zrobić zebranie. Ej, bo policja przyjeżdżała na gunshopa. Dobra, dobra. Wycofujemy się. Dobra, chodźcie, jedziemy stąd. I czekajcie, ja idę się zapytać, gdzie jest moja kobieta. Jestem, oni mi coś wywożą. Szeryfi, oni mnie pili dosłownie. Słuchaj, ja właśnie zbieram mafię, jedziemy cię odbić, tylko musisz mi powiedzieć, gdzie jesteś. Dobra, słuchajcie mnie, dowiedziałem się, że jacyś policjanci wywieźli moją kobietę i ją biją. Oni nawet ją na komendę nie zawieźli. Musimy ją znaleźć. O kurde, blokada! Co tu jest? To jest Border Patrol, nie Border Patrol. Dobra, czekaj, jest... nie, dobra. Co oni tu robią? Ani... To jest granice zamknęli, o kurde. To nieźle. Czemu? Stary, ja mam kałacha przy sobie. Jak oni mnie przeszukają, to będzie problem. Dzień dobry. Dziękuję. O co chodzi? Kontrola drogowa. Dobra, proszę pana, a czemu ta granica jest teraz zamknięta? Kod czerwony i dlatego sprawdzamy, czy wszyscy jeżdżą dobrze. Czy wszyscy nie przewożą. To dlatego, że... Żeby wszyscy nie... Nie... Kurde, wysłać się nie mogę. Żeby wszyscy nie... Nie... Czyli żeby nie mogli przyjechać na drugą stronę granicy. Tak. Bez nielegalnych. Nie mogę. Okej, okay, rozumiem. To proszę zgasić silnik, wysiąść i położyć ręce na masę. Dobrze. Ja mam kałacha przy sobie. Ja nie mogę. Ale w sumie mam licencję przecież przy sobie. A kolega też nic nie ma. Możesz mi zaufać. Znaczy, ja mam Co? Dobrze, widzę wszystko. Ej, ja chyba zabiorę do domu tą kurczatkę, co jest przed nami. Jeszcze pana proszę to zostawić, albo pan zostanie złapany. I think I'm about to steal! A Kata ma pan widzę? Ale ja mam licencję. To jest legalne, a teraz ręce do góry, podaj się i wsiadajesz do korwety. Dobra, wsiadaj i odjeżdżaj z nim. Musimy wyciągnąć informację od niego, gdzie jest moja kobieta. Dobra, no piechotę spierdzielamy, trudno. Chodź, ja mam auto tu obok. No dobra, idę. Chodź. O jest, widzę, oni są na górach, tam stoją, po prawej stronie. Ej, zatrzymali go! Dobra, rozstrzelam go, uwaga, oddaję strzał. To dosięga na tak nie daleko? Chyba. To dobiegamy. Rozwala. To porwijmy go! Tak, to policjant. Policjant, podaj się. O co? Nie! Czemu go rozstrzelałeś? To był misklik. Nie! Gościu, byśmy mieli informację od niego. Bo nie zatrzymali chyba tamtego gościa, co. Nie! No i nie mam już żadnego policjanta. Ja pierdzielę. Chłopaki, zbiórka pod komendą, za chwilę panowie będzie blokada. Dobra, bo ogólnie to wy tego policjanta zatrzymaliście, zostawiliście go w górach. Nie, ja go mam w górach. O, dobra. I co, powiedział coś? Jestem z bordera. No ja wiem, że ty jesteś z granicy, ale gdzie jest moja kobieta? Ale ty mówisz, że ty jesteś borderowcem, to ty jakby nie pracujesz tu w policji? Nie mam dostępu do ich danych. Czyli ty jesteś strażą graniczną, tak? Tak. Ja...
Pierdziele, to żeśmy odwalili numer. Ale dobra, no to w takim razie musi nam pomóc, jeśli nam nie pomoże, to go zgnieciemy w śmieciarce. Bierz swoją broń w dłoń, jesteś teraz z naszym żołnierzem. Evans, ona jest moją kobietą, musimy ją odbić, została porwana przez policjantów. Chodźcie, mam kartę, możecie wejść ze mną. Aha, to ty masz tu dostęp, klucze do komendy? No to jeszcze łatwiej ją będzie nam znaleźć, super. Tylko, wiesz co, mi się wydaje, że jej może nawet tu na komendzie nie być. Ty, chłopaki, mam informatora policji, mogę zadzwonić, mogę wykonać telefon. Mi się wydaje, że oni ją gdzieś w las wywieźli. O, dobra, pierdzielamy się tam, szukamy jej. Kurde, ktoś już strzela? O kurde! Leży! Aj, szeryf, szeryf, szeryf! Chował się za biurkiem. Wchodzi, wchodzi, leży, leży jeden. Dobra, ta kampa jest bardzo dobra. Ktoś tu się cały czas biega. Czekam, aż wejdzie. Od razu bułem uwalę. Tutaj jest Rita. Oni chyba mnie obstawiają. A nie, to mój! Kurde! Nie, 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 nie. Dobra, kuźwa. Wszystkich rozstrzeliśmy? Jest Rita, jest Rita! Ona się stała policjantką, rozumiesz? Czy, jak ty się stałaś? Co jest? Rita, powiedz mi, najpierw mi mówisz, że szeryf cię porwali, że policjanci cię porwali. My cię odbijamy z całą mafią, a ty mówisz, że stałaś się szeryfem? Jesteś nienormalna. Wiesz, że wybiliśmy całą komendę? Wszyscy nie żyją, rozumiesz? Ale oni mnie porwali. A potem stałam się szeryfem. Spytali, czy chcę. Dobrze. Wychodzimy, chłopaki. Nie ma co. Żegnaj, Rita. No i jak oceniasz ten serwer? 3 na 10. Nie lubię tych ludzi. Brzydka mapa, ludzie zjebani i wychodzę stąd, nie? 3 na 10. A u mnie było giga spoko. U mnie grali giga fajni ludzie. Fajnie mi się tu grało. Ja bym ten serwer ocenił 8 na 10. Policja ogarnięta była. W miarę tam odgrywali coś. No wiesz, jak mnie szeryfi porwali, zaczęli mnie bić, a potem... U mnie była straż graniczna. Przeszukiwali mnie normalnie. Fajnie było. Według mnie ten serwer jest lepszy niż ten poprzedni, co grałem. Fajny. Także tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Widzowie, dobijcie 2000 lajków i robimy następny odcinek z Robloxa Roleplay i będziemy oceniać kolejne serwery. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.